miniony weekend w Górach Bialskich odbyło się niecodzienne wydarzenie – zimowe wejście w szortach na Czernicę. Na uczestników czekała 10-kilometrowa trasa w pięknej zimowej scenerii. Celem akcji była promocja zbiórki na rehabilitację Jagody Krakowiak. Akcja w szortach na Czernicę. Pierwszy raz idziemy tą drogą i taką akcję tutaj, ale akcja sama jest znana, skopiowana z akcji w szortach na Śnieżnik, którą prowadzi Tomek Zamojski. Tam chodzimy charytatywnie, też miałem przyjemność uczestniczyć kilkukrotnie dla takiej Darii Jagiełło. Podobna forma, też rzucamy się charytatywnie, dowolną wpłatę na konto fundacji. Natomiast tutaj Jagoda poznana na zrzutce we Wrocławiu, znajoma mnie zaprosiła, najpierw zacząłem jakoś wspomagać, a później się pojawił po prostu pomysł, że może tak wspomożemy ją też. Tutaj wpłacamy przynajmniej minimum 50 zł od osoby na konto zrzutki. Jak widać, trochę osób dopisało, mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Górka jest dosyć łatwa, przyjemna. Mamy doświadczoną grupę morsów niedźwiedzi polarnych, która wspomaga mnie tutaj w tej organizacji akcji. I chyba tyle. No, warto pomagać. To jest nasza taka forma też pomocy, to co możemy dać od siebie i przy okazji wyzwanie pójście w szortach na Czernicę. Rozgrzaliśmy się już tutaj takim fajnym podejściem, także teraz szybko się rozbieramy. Najlepiej do shortów i bez koszulek i od razu startujemy do góry. Ja propos zimna chodzenia w shortach. Nie jest to morsowanie, tak jak wcześniej powiedziałem, tylko takie długofalowa ekspozycja na zimno, czyli tracimy powoli ciepło, ale poprzez ruch mięśni, technikę oddechową jesteśmy w stanie utrzymać spokojnie temperaturę ciała. Wiadomo, rękawiczki, czapka tutaj pomagają i ruch. I tyle. Wszystko z głową. Jak czujemy, że będzie już na zimno, ubieramy się, nie popisujemy się, robimy to dla zdrowia przede wszystkim, tak? Dobre tempo, idziemy dalej dla Jagódki w szortach. Do zobaczenia na szczycie. Cel zdobyty, Czernica w szortach osiągnięta, wszyscy doszli rozebrani z naszej grupy, ci co zaczęli w szortach. Szliśmy dla Jagódki Krakowiak. Celem akcji było wsparcie zrzutki oraz jej fundacji. Każdy z uczestników płacił minimum 50 zł, czy szedł w szortach, czy w ubraniu na zrzutkę, także myślę, że było nas tam kilkadziesiąt osób, ponad 30. Ta kwota jakaś się zbierała i to był cel. Sukces tej wyprawy, mam nadzieję, że zaowocuje kolejną taką wyprawę, może za miesiąc, może za jakiś czas jeszcze, żeby zrobić zimą. Mam nadzieję, że też ten reportaż i ta akcja poszerzy tą zrzutkę i ten cel przybliży Jagódki do polepszenia jej bytu, tak? I mieszkalnego, i zdrowotnego. Jest zrzutka na Facebooku dla Jagódki Krakowiak. Każdy wygoogla, można to też, jest też fundacja podpięta, także można i bezpośrednio na fundację dla Jagódki wpłacać. Zachęcamy do przekazywania 1% podatku, tak? Też z tej kwoty też coś tam można od siebie dać. Są też różne aukcje na zrzutce, licytacje, w których ja licznie też biorę udział i też dajemy coś czasami od siebie. Także tu zachęcam. Każda pomoc jest fajna, nie? Także dobro wraca, pamiętajcie. No i jak możemy coś pomóc, to jest być naszym celem. Uważam, że ta akcja charytatywna jest jak najbardziej fajna, pomocna i, no i w ogóle ten typ spędzania czasu jest genialny. Podsumowanie jest takie, że jest to mój pierwszy raz, jeśli chodzi o wejście w szortach. Jest fajnie, mam nadzieję, że z powrotem będzie równie gorąco, jak było pod górkę. Ogólnie wszystko było gitara, zaplanowana akcja taka, jaka miała być. I najważniejsze, że wyszło to wspaniale. Wpłaciliśmy pieniądze, jak najbardziej
polecamy taką akcję, takie akcje charytatywne. Jeśli chcą Państwo wspomóc Jagódkę w jej walce o lepsze życie, zapraszamy na grupę Licytacje dla Jagódki na Facebooku. Równocześnie prowadzona jest zbiórka na portalu zrzutka.pl. Jagoda i jej mama z góry dziękują za każdą pomoc. Fight.